Wielki Czwartek obchodzony jest na pamiątkę ustanowienia przez Chrystusa podczas ostatniej wieczerzy sakramentów kapłaństwa i Eucharystii. Oba te sakramenty służą budowaniu jedności, jedności Kościoła. Ojciec Święty Jan Paweł II wielokrotnie przypominał nam prawdę zasadniczą, nie tylko doktrynalną, ale życiową, jest to, że Eucharystia buduje Kościół. Wielki Czwartek sprawowane są dwie msze. W kościołach katedralnych poranna msza krzyżma, natomiast we wszystkich kościołach parafialnych msza Wieczerzy Pańskiej. Podczas mszy krzyżma poświęcane są nowe oleje przeznaczone do namaszczania w czasie sakramentu chrztu, bierzmowania i chorych. Odnawiane są także przyrzeczenia kapłańskie. Dziękujemy za sakrament kapłaństwa, za posługę duszpasterską naszych kapłanów i w tym dniu modlimy się o Boże światło, Boże moce dla naszych kapłanów, aby mogli dobrze wypełnić swoją misję. Triduum paschalne, które rozpoczyna Wielki Czwartek, zakończy niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Najważniejsze święto w liturgii Kościoła katolickiego.